Jak rozmawiać o depresji, wypaleniu, o atakach paniki? Jak możesz poprowadzić taką rozmowę z Twoim pracownikiem? Dziś na te pytania szukam odpowiedzi, a moim gościem jest Tadeusz Rajmus. O krok do przodu. To podcast dla wszystkich, którzy zajmują się wprowadzaniem zmian. Niech Wam się przyda w zespole, w firmie i we własnym życiu. Nagrania i materiały znajdziecie na okrokdoprzodu.pl. Przyjemności i odkryć życzę. Monika Hutnik. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby rozmawiać o tym, jak rozmawiać o zdrowiu psychicznym. Jeżeli jesteś menadżerem, jeżeli pracujesz w HR-ze, to na pewno nie raz albo miałeś takie doświadczenia, albo będziesz w nieunikniony sposób miał takie doświadczenia, że w Twoim zespole coś lub ktoś się posypie. Jak rozmawiać o zdrowiu psychicznym, o depresji, o wypaleniu, o traumie, o atakach paniki? O to wszystko zamierzam dzisiaj wypytać Tadę Rajmusa, który zgodził się na spotkanie ze mną. A czy powiedziałbyś parę słów o sobie, Tadę, na początek? Jasne. Cześć i dzień dobry. Nazywam się Tadeusz Rajmus, jestem z wykształcenia psychologiem, jestem też takim praktykującym psychoterapeutą. Prowadzę swoje terapie w gabinecie, ale przede wszystkim tutaj występuję w takiej roli konsultanta organizacyjnego. To już jest, właściwie mogę powiedzieć, kilkadziesiąt lat pracy z organizacjami. Dodatkowo teraz w tym trudnym czasie pandemicznym otworzyłem taką usługę, która jest linią wsparcia psychologicznego dla pracowników i z tej perspektywy myślę, będę najwięcej mówił o tym, czym jest zdrowie psychiczne, czy właśnie, tak jak powiedziałaś, Moniko, co robić, kiedy ktoś się wysypie, bo jest to coraz częstsze, coraz bardziej obecne też w świadomości czy to menedżerów, czy to pracowników i na całe szczęście to takie szczęście w nieszczęściu, natomiast można powiedzieć, że na całe szczęście to się robi temat, który jest i ważny i otwarty w organizacjach. Nie było tak kilka lat temu. Ja z satysfakcją stwierdzam, że jeżeli teraz po prostu ten temat zdrowia psychicznego jest tak na topie, to organizacje się tym zajmują i jestem im i wdzięczny, i dumny z tego, że ta praca jest na rzecz ludzi, czy na rzecz pomocy. Fajnie, że zaczynają się otwierać te tematy i teraz warto zadbać o to, żeby się otwierały kompetentnie. Po to też jest ten podcast, żeby takimi różnymi podpowiedziami podzielić się z naszymi słuchaczami. Wszystkie modele rozwoju, zarządzania zmianą, które znam, zaczynają się od literki A, po angielsku awareness, czyli świadomość. Czyli najpierw, żeby zajmować się w ogóle tym tematem, czy o nim rozmawiać, to potrzebujemy umieć rozpoznawać, w ogóle mieć świadomość, że coś się dzieje. Jednym z wiodących modeli pierwszej pomocy psychologicznej, prawda, który został wdrożony po atakach 11 września, że to nie trzeba być psychologiem, żeby udzielać pomocy psychologicznej. Pierwsza rzecz do zrobienia to jest approach, assess and assist. Najpierw trzeba się z tym zmierzyć, no nie? Najpierw trzeba się z tym zmierzyć po prostu. Chcieć się z tym zmierzyć i temu ten dzisiejszy podcast służy. No więc Tadej, jak sobie myślę o sytuacji, jakiej może doświadczać nie jeden menadżer, może widzieć, że coś się dzieje, ale na przykład może nie być mu łatwo rozpoznać, czy teraz dany pracownik jest zdemotywowany, czy ma po prostu jakiś, wiesz, taki trudniejszy, nazwijmy dzień, czy to tydzień, czy jakiś tam okres, czy rzeczywiście coś się dzieje w obszarze jego zdrowia psychicznego. Jak się za to wziąć? Jak podejść do tego tematu? Approach. Myślę sobie, że każdy menadżer, czy każdy pracownik wtedy, kiedy się styka z zagadnieniami dotyczącymi zdrowia psychicznego, styka się tak naprawdę także z kwestią własnych kompetencji, bądź też niekompetencji, które czuje i które obsługuje wtedy, kiedy się boi, wtedy, kiedy się smuci, wtedy, kiedy się zastanawia, czy po prostu podejść, czy nie podejść do tego pracownika, jak podejść, żeby go nie urazić, jak podejść, żeby się też być może nie narazić na ataki agresywne, no przecież też to się może jakoś pojawić. Więc ja mam taką odpowiedź, zresztą popartą badaniami, że my pomożemy takiej osobie, która jest w kryzysie, bo to niekoniecznie mówimy o wielkich zaburzeniach psychicznych, ale po prostu o kryzysach w takim myśleniu interwencyjnym, można powiedzieć, choroba psychiczna, czy też jakieś załamanie, czy zaburzenie, mówiąc lżej, to jest kryzys dotyczący psychiki.
Więc zgodnie z badaniami my możemy się odwołać do takich 5 rzeczy i właściwie każda z nich jest pewnego rodzaju kompetencją, którą należy kształtować. Chodzi o to, żeby wiedzieć, żeby mieć wiedzę o sygnałach ostrzegawczych, to znaczy taki menadżer powinien w jakimś sensie skupić się na tym, co jest takim sygnałem, zwiastunem tego, że osoba sobie nie radzi z takim kryzysem. To jest kompetencja przeprowadzenia rozmowy diagnozującej i też takiej rozmowy wspierającej. To znaczy to, co się musi wydarzyć, to jest empatyczne słuchanie, które nie jest oczywiste. I to nie jest oczywista kompetencja. Czasami można powiedzieć, że to jest wręcz taka nieintuicyjna wiedza i umiejętność, żeby wytrzymywać swoje emocje, żeby nie wjeżdżać ze swoim, nie wjeżdżać z rozwiązaniami od razu, nie zastanawiać się, co ja tutaj muszę naprawić, tylko się zamknąć i posłuchać w obecności. I my tego uczymy. Tutaj Małgorzata Wypych w większości, chcę wspomnieć to nazwisko, bo ona jest interwentką i rzeczywiście tysiące ludzi już mamy przeszkolonych w organizacjach biznesowych. Na pewno coś, na co zwróciłbym uwagę, to też to jest takie poczucie akceptacji, integracja zespołu dookoła tego, no bo my nie musimy sobie z tym radzić samemu. I proszę wszystkich menedżerów, żeby zeszli w żargonie mówiąc psychologicznym z takiego poczucia, że są omnipotentni i że mogą wszystko naraz i że wszystko na nich wisi. To jest okej, nie wiedzieć, natomiast też ważne, żeby mieć za sobą czy dookoła tego zdrowia psychicznego cały zespół, czy też szerzej kulturę organizacyjną, która jest oparta na zaufaniu i na takim autentyczności, że ja mogę przyjść do swojego szefa wtedy, kiedy czuję się gorzej i wtedy, kiedy mam kłopot. Większość niestety firm w Polsce, i to są też potwierdzone badania, że chyba tylko 8% ludzi przyszłoby do swojego szefa wtedy, kiedy by się czuło w kryzysie. I to jest najniższy współczynnik w Europie, bo średnia jest 23%. Z różnych względów to wynika, natomiast to jest takie duże pole właśnie do edukacji. Też dlatego dobrze, że mamy ten podcast. Kultura autentyczności w pracy, że nie jesteśmy po to, żeby się ładnie uśmiechać i tak dalej, tylko żeby rzeczywiście pracować i żeby sobie pomagać w pewnych granicach organizacyjnych wtedy, kiedy to jest potrzebne. Ostatnia rzecz, bo tu już się rozgaduję, to są procedury, czyli po prostu wskazówki, które też czasem piszemy z naszymi klientami korporacyjnymi, ABCDE. I to jest bardzo spójne, sensowne, od procedur, kiedy wzywać karetkę albo dzwonić po opiekuna, albo dlaczego HR powinien mieć informacje dotyczące zdrowia psychicznego, psychiatry, psychoterapeuty, jakiejś szeroko pojętej pomocy oddziałów dziennych, co ma robić, kiedy taki pracownik wraca z urlopu po na przykład przebytej depresji i tak dalej, i tak dalej. No to organizacje się bardzo różnią pod tym względem po prostu dojrzałości podchodzenia do tematu. Także te 5 rzeczy jest ważnych. Mhm. A podsumowałbyś jeszcze raz te 5 rzeczy? Wiedza o sygnałach ostrzegawczych, kompetencja do przeprowadzenia profesjonalnej rozmowy, ale o celu wspierającym i diagnostycznym, czyli ja się muszę skądś dowiedzieć, co tam się w tym człowieku dzieje. Poczucie akceptacji i integracji zespołu, kultura autentyczności w pracy, procedury dotyczące zdrowia psychicznego. Z naszej pracy z bardzo licznymi menedżerami, liderami widać jasno, dlaczego ty mówisz o tych 8%, czyli dlaczego tylko 8% pracowników ma takie przekonanie, odwagę albo po prostu czuje, że może iść do menedżera i rozmawiać o jakichś trudnościach. Dlatego, że menedżerowie po prostu nie chcą rozmawiać o tych trudnościach. Uczestnicy w naszych grupach, no nie mogłabym powiedzieć, że się boją rozmawiać o emocjach, ale wyobraźmy sobie, że gdybym tego tak nie nazwała, to bym musiała powiedzieć, uważają, że temat emocji na przykład nie ma miejsca w pracy, albo uważają, że rozmowy o emocjach należą do, nie wiem, do kogo, może do HR-u, albo że u nich w zespole to emocji jakichś szczególnych nie ma. I wydaje mi się, że ta postawa menadżera i to, co ty mówisz jako jeden z pierwszych takich kroków, jak rzeczywiście zarządzić tą sytuacją, jakby pokazuje, że
jako menadżerowie mamy, czy macie wy, słuchacze, bardzo dużą moc sprawczą po prostu, jeśli chodzi o zapobieganie tym sprawom, a jeśli się zaczną wydarzyć, to jeśli chodzi o zarządzanie tą sprawą po prostu, nie utracenie kontroli nad sytuacją. Tak, zgadzam się. W tych samych badaniach zresztą 8% przyjdzie, ale tylko 1% nie będzie czuło dyskomfortu z tego powodu. To są badania w Polsce, Workflow in Europe. Więc no cóż, no, to jest ważne, żeby... 1 na 100, więc... I to jest najniższy czynnik w Europie, jeszcze raz o tym powtórzę. Po prostu do zarządzania sytuacją kryzysową, czy też do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej, trzeba podejść tak jak do każdej innej kompetencji w zespole, czy też w organizacji, wtedy kiedy ona jest strategicznie ważna bądź kluczowa. No po prostu trzeba jej się nauczyć, ale też zapewnić pole do tego, żeby była w jakimś sensie używana, no bo wiadomo też, że no ja się mogę świetnie wyszkolić z rozmowy wspierającej, ale nigdy jej nie przeprowadzić i to, o czym tutaj mówimy, zostanie wtedy w takiej fazie spotkania z ciekawym człowiekiem, czy też oporu organizacyjnego, no bo oczywistym jest to, że to nie są łatwe rozmowy, tak? Podobnie zresztą jak sytuacja oceny pracownika nie zawsze jest łatwa, delegowania zadań nie zawsze jest łatwe, rozwiązywania konfliktów nie zawsze jest łatwe. Natomiast część z naszych klientów po prostu zdecydowała, że to jest kluczowa kompetencja dla nich w ich strategii HR-owej, czy też nawet globalnej, więc zainwestowali w to pewne środki. Nawet co więksi nasi klienci wzięli, czy też powiązali środki z BHP albo z leadershipu do pierwszej takiej pomocy psychologicznej, po to, żeby wszyscy pracownicy byli przeszkoleni w tym, w jaki sposób wspierać swoich, czy to podwładnych, czy to współpracowników. Usłyszałam od Ciebie już takie rzeczy jak empatyczne słuchanie. W skrócie i bardzo upraszczając, słuchać zamiast gadać i zamiast dawać rad, po prostu jeszcze raz słuchać i starać się zrozumieć. To by było w takim bardzo, bardzo, bardzo uproszczonym skrócie. Wydaje się to takie dosyć do ogarnięcia. Mam spotkanie z pracownikiem, on ma jakiś kłopot, ja mu zadaję jakieś może pytanie, a później po prostu słucham. Nie muszę dawać mu rad, więc nie muszę dużo wiedzieć o tym obszarze, ale potrzebuję dać mu swoją obecność, takie zrozumienie i tego rodzaju wsparcie. To wydaje się ogarnialne, ale wydaje mi się, że wielu menadżerom przydałoby się trochę wiedzy. Ile tej wiedzy tak naprawdę jest potrzebne, żeby móc ogarniać tę sytuację? Ja sama powiedziałaś, że jak rozmawiasz z firmami, no to usłyszałam coś takiego przed chwilą. Nie, nie, u nas w ogóle emocji nie ma. Tak, tak. To wcale nie jest wymyślone. Ja naprawdę, wiesz co, zwłaszcza w takich firmach z backgroundem bardziej technicznym, albo firmy z wątkiem takim bardziej produkcyjnym, albo firmy z wątkiem takim IT, gdzie dużo inżynierów pracuje i to bez jakiejś złej intencji jest powiedziane, tylko po prostu te osoby nawet myślą, że zarządzają nieźle tym tematem, tylko że po prostu tak mało zdają sobie sprawę z tego obszaru, że nawet nie wiedzą, ile nie wiedzą. To jest ten obszar tej nieświadomej niekompetencji. Czyli jakbym miała to podsumować, to umiejętnością menadżera jest po pierwsze dać sobie zielone światło, że te tematy istnieją. Po drugie umieć zauważyć, że coś się dzieje, jakieś takie radary zobaczyć na bazie pewnych czynników, wskaźników, jak ludzie się zachowują. A po trzecie przeprowadzić tą rozmowę i jeśli mówisz o tym poziomie wiedzy, który potrzebuje menadżer, on może być zróżnicowany, ale główna jakby esencja polega na czym? Jeżeli jest u pracownika problem, to tak naprawdę na czym polega ta rola menedżera? Żeby to przekierować tego pracownika gdzieś, czy żeby rozwiązać tą sytuację, czy żeby przeczekać, co to ma być skutkiem tej rozmowy? Żeby się zainteresować, wiesz, to chodzi o to, że ten menadżer w jakimś sensie jest odpowiedzialny nie tylko za zadania, ale za tego pracownika. Chodzi o to w takiej rozmowie, żeby zadać pytanie. Zadanie pytania, pamiętajcie o tym, nie jest przekroczeniem granic, czyli po prostu, tak, widzę i niepokoję się, bo to i to, na przykład, nie wiem, przychodzisz przez 2 tygodnie niewyspany, to nie chodzi na tym etapie o to, że zadania są gorzej realizowane, ja jako człowiek się po prostu martwię szybciej,
wpadasz w irytację, zauważyłem, że no nie wiem, po prostu nie jesz z nami wszystkimi obiad, a jadłeś, co się dzieje? Nie? Co się przydarzyło? Jak jakoś to rozumiesz? Przy czym oczywiście ja ci zadaję to pytanie z roli takiej troski, a nie z tego, że tutaj będę jakieś plany naprawcze wdrażać. Im szybciej my zareagujemy i przeprowadzimy taką rozmowę diagnostyczną wspierającą, tym lepiej. Czyli łapię od razu to jedno pytanie, co się dzieje? Po prostu takie bardzo proste pytanie, bardzo też dające możliwość na wiele odpowiedzi. Jakie jeszcze kilka różnych pytań mógłby zadać menadżer, żeby zainicjować taką rozmowę? Co w tym momencie przeżywasz? Co takiego poza pracą i w pracy uznajesz za ważne? Co jest trudne? Co się wydarzyło takiego, gdzieś w tle być może ma powiązanie z twoją pracą? To się dzieje tak naprawdę w codzienności, jeżeli my jesteśmy w zespole, prawda? Wiesz, ty jesteś psychoterapeutą, także dla ciebie to się dzieje. A dla kogoś, my dopiero co 2 tygodnie temu ćwiczyliśmy z liderami zadawanie pytania, jak się czujesz, albo to już pytanie, co czujesz, to już był taki poziom bardzo już trudny. Także to nie są takie słowa, które normalnie w ustach niektórych przynajmniej ludzi pojawiają. Chodzi mi o to, że to nie jest ten rodzaj pytania, które ludzie by sobie zadawali, bo na przykład właśnie obawiają się tego, że jak zapytają faceta o emocje, to że będzie jakoś tak dziwnie odebrane, albo że jak zapytają o emocje, to znaczy, że ja jestem teraz miękkim liderem, który nie ma jakoś tak autorytetu. Niektórzy mają takie obawy. Mi się zdaje, że zapytać kogoś, jak się czujesz, co się dzieje, jest raczej oznaką siły wewnętrznej, którą ma lider, żeby się zmierzyć z tym, co może przynieść ta odpowiedź. No i też takiej ogromnej troski i życzliwości, odpowiedzialności za drugiego człowieka, za pracownika. Tak, to jest świetne pytanie. Na początek takiej rozmowy ważne by było, żeby to pytanie rozpoczynało taką rozmowę, a nie było rzuconym w korytarzu gdzieś, how do you do? Prawda? To jest gdzieś ważne, żeby właśnie wtedy, kiedy zadajemy takie pytanie, także emocjonalnie być gotowym na odpowiedź. Mówisz, że właśnie mężczyźni, i tutaj też taka być może techniczna uwaga, kiedy my zadajemy to pytanie, zadajemy je w kontekście zdrowia psychicznego, bo jeżeli z kolei mężczyzny byś zapytał, nawet nieintencjonalnie, jak się czujesz, to najprawdopodobniej on powie, a dobrze, tylko boli mnie trochę kolano, brzuch i w ogóle zacznie wchodzić w pewne przesunięcie ze zdrowia psychicznego na zdrowie fizyczne, co jest mechanizmem radzenia sobie czasem ze stresem, czy patologicznym, czy nie, to jest inna sprawa, nie? No bo się różne rzeczy też na ciele odbijają. I od razu dostaniemy listę i na to czasami tacy szczególnie bardziej powiedziałbym umysły ścisłe będą zwracali uwagę, łącznie z tym, wiesz, jak tu serce, a tu kuje, a tu że rower następny elektryczny, nie? Że trzeba jednak zwrócić uwagę na to, jak ty się czujesz psychicznie, jak ty się czujesz emocjonalnie, co ty przeżywasz w tym momencie po to, żeby uniknąć jednak takiej frazy czy takiej pewnej obrony czasem nieświadomej do tego, że temat jest jednak trudny. Ja zalecam coś takiego, że niepokoi mnie to, że na przykład ostatnio podnosisz więcej głos wtedy, kiedy się tam kłócisz, nie? Albo masz jakieś spory z Haliną. Tak? Jakoś czuję się taki zatruskany, zaniepokojony, zwraca moją uwagę i tak dalej, bo wtedy trochę ramujemy, modelujemy w tej rozmowie to, że ta osoba może się zwrócić o pomoc i może na takim poziomie z nami też rozmawiać. Nie oczywiście jako z nami, jako tatusią, mamusią, psychoterapeutą czy psychologiem, ale że ten wątek jest też obecny w moim, powiedziałbym, takim szeroko pojętym wachlarzu kompetencji trenerskich czy liderskich. Przeznaczyliśmy ostatnie kilka minut na rozmowę właśnie explicite o tych pytaniach,
które menadżerowie mogą zadać na początku rozmowy, czy później w jej trakcie. Ja bardzo polecam naszym słuchaczom, postaram się te pytania jeszcze raz na spokojnie z tej rozmowy wyłuskać, tak żeby już usłyszałam ich co najmniej 10 różnie sformułowanych takich opcji na jakieś dotknięcie tego tematu emocji i zdrowia psychicznego pracownika. A po co chciałabym to zrobić? Wydaje mi się, że każdy z nas będzie się czuł mniej lub bardziej komfortowo z jakimś rodzajem pytania. Któreś pytania będą się Tobie wydawać, słuchaczu, najbardziej naturalne, inne będą jakieś takie kwadratowe, w ustach nie będą pasować. Więc proponuję, że jeżeli chcecie rzeczywiście zmierzyć się z tym obszarem zdrowia psychicznego, jeżeli chcecie rzeczywiście przygotować się do rozmowy, wybierzcie sobie jedno, dwa, trzy pytania, które są dla Was komfortowe i z nimi pracujcie, a te inne odłóżcie na półkę, dobra, to nie moje, o to kiedyś zapytam indziej w przyszłości. Dwa pytania są już bardzo dobrym orężem na początek, trzy pytania są bardzo fajne, także zacznijmy od tego, żeby jakoś w ogóle ruszyć ten temat. Dokładnie. Tak, tak myślę o tym. Druga rzecz, o której powiedziałeś, Tade, przed chwilą, to pytania, takie zajawka, niepokoję się, kiedy widzę, że u ciebie coś tam, albo martwię się, kiedy zauważam, że podnosisz głos na spotkaniach, czy coś takiego, czyli świadomość własnych emocji, jako w ogóle ten absolutnie pierwszy krok, i to też jest taka interesująca kompetencja, którą warto obdarzyć uwagą. No a zobaczmy, Tade, jak się przeprowadziło już taką rozmowę i coś z niej wyniknęło. I wyniknęło z niej to, że pracownikowi jest ciężko i że wymaga jakiejś interwencji. I są te różne kierunki i ścieżki, o których ty wspomniałeś na początku. To nadal, trzymając się tej roli menadżera, który już de facto tym pracownikiem nie będzie się zajmował, może przekaże go gdzieś, czy zarekomenduje mu opiekę specjalistów, pytanie jest takie, co dalej? Jak zadbać o team? Jeżeli do tej pory pracowałam z Agnieszką, Agnieszka najpierw była taka trochę wycofana, nie było jej widać, nie włączała kamerki na wirtualnych spotkaniach, twierdziła, że się zepsuła, w międzyczasie zaczęła zawalać robotę, coś w ogóle ewidentnie nie szło, nie było z nią kontaktu, przestała może odbierać telefony, w końcu porozmawialiście, no i stało się jasne, że u Agnieszki są kłopoty i to, co ty zrobiłeś jako kompetentny menadżer, dałeś jej wsparcie, dałeś jej wskazówki, co można robić dalej. No a co zresztą zespołu? Im też musisz coś powiedzieć na ten temat, że Agnieszka w tej chwili znika. Coś, co w rozmowach wspierających, ale też po prostu w zarządzaniu zespołem jest ważne, to jest wiedza o tym, gdzie szukać takiego wsparcia, jakie wsparcie jest finansowane czy też zapewniane w ramach organizacji, a jakie nie, jakie są granice tego, co organizacja HR-owo po prostu czy też proceduralnie zapewnia, a co nie, bo moje doświadczenie jest takie, że menedżerowie po prostu nie wiedzą, tak? Nie wiedzą, że w pakietach medycznych można iść do psychiatry, nie wiedzą, że jeżeli ktoś naprawdę ma taki ciężki epizod albo depresyjny, albo w ogóle nie ma z nim kontaktu, no to powinien jechać na SOR. Nie wiedzą, że jeżeli ktoś po prostu stracił kontakt z rzeczywistością, co się... No, ja częściej mam do czynienia z takimi sytuacjami, no ale też może się po prostu przydarzyć, że ktoś będzie miał atak psychozy i nie będzie w stanie, no, będzie się zachowywał bardzo dziwacznie, rozbierał się, śpiewał, wrzeszczał i tak dalej. To, że wtedy trzeba rzeczywiście wezwać karetkę albo skontaktować się z opiekunem, nie robić takiego przedstawienia z tego wszystkiego, natomiast trzeba także po prostu wdrożyć procedury bezpieczeństwa. Także to jest jednak pewna kompetencja, która dotyczy tej osoby, ale też, która ma duże przełożenie na to, w jaki sposób ja mam się zajmować zespołem. Bardzo często osoby, które są świadkami pewnego kryzysu, bądź też opiekują się na przykład osobami z depresją, albo jakoś chorymi, albo w żałobie, która jest zupełnie naturalna, no bo być może tak sobie pomyślałem, tej Agnieszce umiera ojciec, nie? Albo ta Agnieszka się dowiedziała, że ma chorobę nowotworową. No to też jest, to też jest kryzys. Czyli to, co my ustalimy z tej rozmowy diagnostycznej, w pewnym sensie określa nasz sposób postępowania. I tutaj taka zasada jest zawsze jedna, to znaczy jeżeli osoba w kryzysie jest członkiem naszego zespołu, to znowu warto zapytać, czy też przeprowadzić taką kolejną rozmowę, czego ona potrzebuje. Bo my się nie musimy domyślać, ale też nie musimy żyć w takim przekonaniu, że jesteśmy zbawcami tej osoby, nie?
Czyli przypominam sobie takie sytuacje, które też zresztą omawiamy na szkoleniach, tak? Jak kobieta straci dziecko, nie? Albo no będzie w jakimś innym, ale weźmy sytuację poronienia, tak? No to wszyscy widzieli brzuch, była wielka radość, a po prostu straciła dziecko. No to trzeba najpierw jednak zapytać, czego ona potrzebuje, czy można wspominać, czy nie można wspominać o tych dzieciach, czy składać jej kondolencje, czy nie. Ale to ona decyduje, czego potrzebuje od zespołu i jest równie okej, że ona będzie decydowała, że ja w ogóle nie chcę przez jakiś czas widzieć zdjęć, po prostu muszę przeżyć tą żałobę, a na przykład to właśnie też słyszę na szkoleniach Mental Health Center była taka sytuacja, że drugi człowiek mówi, możecie mówić o dzieciach, ale tylko dobrze. Nie? Po prostu wtedy, kiedy już była przeprowadzona taka rozmowa. I to jest jedno, nie? Że zawsze jednak ta perspektywa potrzeb osoby delegowanej czy osoby w kryzysie musi być pierwsza wobec zespołu, jeżeli my decydujemy się, że pomagać w naszej organizacji tej osobie. To nam ustawi potrzeby zespołu. Oczywiście są granice tej pomocy. To nie jest tak, żeby z jednej strony mieć taki pomysł, że w całości się i wszystko jakby uda, tak? Natomiast my możemy to zrobić w pewnego rodzaju kontrakcie na pomoc. Taka pomoc systemowa i profesjonalna występuje, czy to prywatnie, czy nie, czy teraz właśnie na tej linii u mnie w online, bo psychologowie i psychiatrzy mają bardzo dużo roboty, szczególnie teraz, więc jeżeli ja rzeczywiście chcę się w jakimś sensie zaopiekować tym pracownikiem, no to dobrze na przykład zapytać HR, tak, czy on współpracuje albo z kim on współpracuje w kontekście profesjonalnej pomocy psychologicznej. A potem, kiedy taka osoba wraca, to ona powie, czego potrzebuje od zespołu. Tutaj takimi dobrymi przykładami są powroty po depresji, która jest ciężką chorobą, długo się leczącą, ale jakoś wiesz, wtedy kiedy ktoś wygra z rakiem i pracuje z nowotworem, no to się celebruje, tak, i chodzi dookoła tego, a jeżeli ktoś miał ciężką depresję endogenną, epizod załamania kariery zawodowej i potem wraca, no to po prostu ludzie nie wiedzą, jak się zachować, no bo widzieli tą osobę kompletnie, która zawalała, która w jakimś sensie no po prostu nie mogła fizycznie tak samo jak osoba z chorobą nowotworową wykonywać swoich obowiązków, no to już teraz szef musi w jakiś sposób ustalić, zakontraktować to, czy ta osoba ma jakiś lżejszy powrót, czy nie. Może jakoś z zadaniami trzeba pokombinować. No każda sytuacja jest inna. Mhm. Czyli po pierwsze ta druga część rozmowy po tym otwarciu jej, o którym sobie rozmawialiśmy, to jest pytanie, czego potrzebujesz? I tak, fajnie odczarowujesz ten temat, że przecież zdrowie psychiczne to nie są tylko choroby psychiczne, ale też to są bardzo różne wydarzenia w życiu osobistym i zdrowotnym w ogóle poszczególnych osób. Także to chyba daje też menadżerom trochę odwagi, bo ten obszar chorób psychicznych, trudno się w nim czuć od razu tak kompetentnie, on jest raczej taki dosyć nieznany, on może budzić opory, ale tak naprawdę chyba o wiele częściej są sytuacje życiowe, z którymi po prostu spotykają się nasi pracownicy. I pytanie, co potrzebujesz, które de facto załatwia bardzo, 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 bardzo dużo takich domysłów i niedomówień. Ja to tak biorę od ciebie, Tadę, że tak naprawdę im bardziej otwarcie, im bardziej wprost się o tym rozmawia, tym jest lepiej. Chyba lepiej rozmawiać jako menadżer z pracownikiem wprost i na przykład potem przekazać te rzeczy reszcie zespołu w sposób taki, dobra, umówiliśmy się na tym, że na przykład o dzieciach nie rozmawiamy, albo że na jakiś czas tam te tematy wyłączamy, albo te włączamy. Także wtedy to jest wtedy możliwość już taką w bezpieczny sposób informację, która jest taką potrzebą pracownika, który był w kłopocie, przekazać reszcie zespołu i w ten sposób zarządzić sytuacją. Wtedy zamiast każdy członek zespołu pytać tą już rzeczoną Agnieszkę przykładową oczywiście zupełnie, co tam w takim razie jak podejść, a myślę, że 3/4 i tak będzie chodziło jak wokół wielkiego UFO, po prostu menadżer rozmawia i daje zespołowi znać, dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka, umówiliśmy się na to, Agnieszka potrzebuje to, więc dajmy jej to przez taki czas, a potem zobaczymy.
No i jeszcze to, tak. O czym ty mówisz, jakie kierunki wsparcia może zaoferować. Chyba jak nie wie, to też okej jest powiedzieć nie wiem, ale się dowiem. I drugą część tej rozmowy, na przykład można iść do HR-u, można sprawdzić te benefity firmowe, można zapytać gdzieś o poradę fachową i wrócić do Agnieszki i jej pomóc z tej roli menadżera. Chyba to jest bardzo ważne, czuć to wsparcie menadżera, no nie? Dokładnie tak. To, o czym mówisz, już się układa w pewną procedurę, prawda? Która mogłaby być, czy to taka wyryta w skalę, pomocna dla kogoś, kto po prostu diagnozuje sytuację w kryzysie. Najgorsze, co menadżer może zrobić, to w ogóle nie zająć się tematem. Z różnych względów też to się dzieje, nie? Może dlatego, że to jest kryzys po prostu zawsze w jakimś sensie też dotyka naszych takich lęków, czy naszych własnych skojarzeń, jak ja bym się zachował. I tutaj rzeczywiście to nie jest tylko kwestia choroby psychicznej, zdrowie psychiczne nie tylko na tym polega, ale to jest najgorsze, żeby właśnie zupełnie odciąć ten temat albo wejść w ten tryb zadaniowy, a nie emocjonalny w cudzysłowie, a tak naprawdę potraktować człowieka jak kółeczko w maszynie, a nie jak istotę, która też ma swoje emocje. Ja muszę wziąć odpowiedzialność i mogę wziąć odpowiedzialność w 100% za swoje emocje jako menadżer. No nie mogę wziąć odpowiedzialności za kogokolwiek innego, chociażbym chciał, no ale żyję w pewnej roli też, tak? I w pewnej odpowiedzialności, żeby to zrobić dobrze. Czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, to jest inna sprawa i to też nie zależy ode mnie w 100% jako menedżera. Natomiast to, czy ja się tym tematem zajmę, czy ja spróbuję porozmawiać, czy ja się na niego wyeksponuję, czy ja też poszukam pewnych informacji, to zależy i do tego zachęcam. Po prostu to jest coś godnego, odpowiedzialnego i użytecznego tak naprawdę z punktu widzenia zarządzania. Zresztą wiesz, Monika, mówisz, że to zdrowie psychiczne, a kryzys, no tak, tylko na przykład teraz w kontekście pandemii, wiesz, to będzie naprawdę statystycznie wielki temat, bo na przykład teraz właśnie z maja 2020 roku badania WHO, gdzie wprawdzie to są badania z Etiopii, ale na reprezentatywnej grupie, gdzie depresję i to taką depresję kliniczną diagnozuje się 3 razy częściej po pandemii, co już patrząc na to, że to tak jest normalnie w epidemiologii od 5-10%, to po prostu już taka kliniczna, dopsychiatrycznie, dofarmakoterapeutycznie zadbania, depresja jako reakcja na pewnego rodzaju stres, także wirtualna, ale też jako jednostka chorobowa, 3 razy częściej, to jest przerażające, nie? Natomiast myślę sobie, że ta kompetencja będzie no, po prostu coraz częściej używana, no bo za tym idą cyfry i za tym idzie przeżywanie niepewności i radzenie sobie z emocjami. Jeżeli dany członek zespołu, wyobraźmy sobie, zapada na depresję, ten jego stan oddziaływuje na innych członków zespołu. Oni są przecież w codziennym kontakcie, mają jakiegoś rodzaju odpowiedzi, czy ich brak, czy w jakim stylu są te odpowiedzi. Jakieś elementy w tych odpowiedziach są bardziej podnoszone, innych zaczyna brakować i tak dalej. To zaczyna oddziaływać na cały zespół. Bez względu na tą rozmowę, które już sobie powiedzieliśmy z tym pracownikiem, jak menadżer może zadbać o zespół, na przykład co zrobić, żeby zespół nie miał jakiejś tam traumy czy strachów, albo żeby, jak to powiedzieć, back to normal, żeby ten zespół szybko stanął z powrotem do takiej dobrej kondycji wrócił. No, 2 rzeczy. Edukacja, to jest jedno. A 2, znowu jakieś ustalenie kontraktu czy zasad tego, w jaki sposób my na tą depresję czy jakąkolwiek inną sytuację kryzysową chcemy reagować, ale w modelu partycypacyjnym, mówiąc mądrze, czyli włączającym różne potrzeby członków zespołu. Bo to nie chodzi o to, że ja mam dawać jakieś złote rady. Chodzi tylko i wyłącznie i aż o to, żeby zespół wziął odpowiedzialność za swoje emocje, za złość na tą sytuację, za smutek, za to, że ktoś tam chce się opiekować bardziej, ktoś mniej, że ktoś się czuje wykorzystywany. To najlepiej, żeby po prostu było kanalizowane i nazywane.
Zresztą nie tylko, a z drugiej strony, jeżeli już mówimy o depresji, no to ja bym chciał, żeby depresja i każde zaburzenie psychiczne, które jest najczęstszą właściwie już teraz przyczyną nie tylko zwolnień, ale absencji, prezentyzmu, tak HR-owo mówiąc, no, pewnego rodzaju zakłóceń w pracy, było traktowanym jak każda inna choroba, tak? Każda inna ciężka choroba, czy to nowotworowa, czy to krążeniowa, czy to układu ruchu. Jeżeli my do tego tak podejdziemy, to w jakimś sensie będzie nam łatwiej i to, czy to się wyedukować, czy to jakby właśnie uświadomić sobie, że to nie jest wina kogoś, że ma depresję, tak? To nie jest to, że on jest leniwy i mu się nie chce, tylko po prostu potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia w jakichś ramach, nie? I oczywiście on może i dla niego na ten moment, ale w porozumieniu z nim i z zespołem, to może być 3 miesiące, to może być pół roku, to może być rok. My musimy o tym porozmawiać, także dosyć często właśnie w takich sytuacjach prosi organizacja o pomoc jednak eksperta zewnętrznego, tak? To znaczy ja takich interwencji, można powiedzieć, czy też takiej pomocy zespołowi i tej osobie przeprowadzam dosyć dużo. Mental Health Center i nawet w tej linii, której przeprowadzam, też jest taka usługa, można powiedzieć, dla menedżerów, którzy mogą zadzwonić i skonsultować przypadek jakoś kryzysowy z profesjonalnym, szkolonym diagnostą, psychologiem i po prostu to jest świetna rzecz, no bo poświęcam wtedy taką sesję na superwizję, mówiąc w języku takim medycznym, pewnego rodzaju przypadku, gdzie razem wspólnie z psychologiem, który ma tą wiedzę, no menedżer nie musi jej mieć od razu, natomiast ma tą wiedzę, ustalamy krok po kroku proceduralne pewne działania, które mogą z jednej strony zabezpieczyć interes pacjenta w organizacji, a z drugiej strony zabezpieczyć czy to zespół, czy to jakiś interes tego mojego szefa, który oczywiście jest, no bo to jest gra interesu. Mhm. Czyli mówisz o czymś takim, że wyobraźmy sobie, że u Tomka w moim zespole została rozpoznana depresja, Tomek znika na zwolnieniu, no ale wcześniej te wszystkie rzeczy się działy, one naraz stały przez jakiś czas, nie wiemy jak długi, na pewno u ludzi tak jakby to oni są pod wpływem tej sytuacji i teraz co mam zrobić jako menadżer? Mam takie pytanie, ty proponujesz na przykład zadzwonić do psychologa, zapytać o jakieś wskazówki, rady, miałem taką sytuację, tak ludzie reagują, to widzieliśmy, to się dzieje, tą sytuację rozpracować i wtedy do zespołu wrócić takim bardziej wyposażonym. Taka konsultacja jest nie tylko w duchu zabezpieczenia tego Tomka, ale też, chociaż on tutaj jest rzeczywiście ważny, to znaczy jeżeli idzie na urlop, no to już fajnie by było, gdyby po prostu Niektóre HR i organizacje wiedzą, jaki jest powód, inne nie wiedzą. No to po prostu trzeba ustalić. Natomiast załóżmy, że nam człowiek znika ze względu na jakąkolwiek chorobę, taką, która nas może dotknąć, no to coś jest ważnego, żeby po prostu chociażby zadbać o organizację pracy, ale też takie wypłukanie emocji, że ludzie po prostu mogą być sfrustrowani, wkurzeni i też mogą nabywać pewnego rodzaju patologicznych zachowań. Także tak, konsultujcie się proszę z psychologami organizacji, diagnostami. Do psychoterapeuty nie chodzi się tylko wtedy, kiedy ma się własne problemy, ale wtedy, kiedy poszukuje się pewnej odpowiedzi we własnych interesach, no to są po prostu rozmowy interwencyjne i wtedy, jeżeli to jest odpowiedzialna osoba, powinno to się skończyć pewnym planem działania, który bierze pod uwagę i taką psychopatologię dotyczącą na przykład depresji czy zaburzeń psychicznych, ale i interes szefa i organizacji. I to mogą być bardzo subtelne interwencje, a to też mogą być bardzo ostre interwencje. Na przykład myślę sobie o tym, jak ktoś jest chory i uzależniony. Nie? To też często na przykład w firmach produkcyjnych jest taki, że no wtedy szef nie musi być wcale milusi i wcale nie musi być taki wspierający, tak jak my tutaj mówimy. No po prostu ma postawić ultimatum, albo się leczysz, albo cię zwalniamy, bo to jest zbyt niebezpieczne dla mnie i dla zespołu, żebyś na przykład pracował przy takiej maszynie pod wpływem alkoholu, co to urywa ręce i nogi, nie?
a zdarzyło ci się raz. I oczywiście no, to jest różna też prawna strona, która za tym stoi. Natomiast samo przeprowadzenie takiej rozmowy, ultimatum, no to też jest coś, co warto skonsultować. Czyli fajnie by było, gdyby ten psycholog lub psychoterapeuta to była osoba, która ma też doświadczenie biznesowe, orientację w biznesowej rzeczywistości, w świecie zarządzania pracownikami, być może, no to już chyba takie dream, wersja marzenie, znajomość elementów prawa pracy związanych z tymi aspektami. Fajnie, warto szukać właściwych osób i być może czasami może kontakt do nich zaoferować nam organizacja. A czy u psychiatry zapytam o te rzeczy w ramach tych konsultacji, w ramach takiej konsultacji zdrowotnej, czy tam tylko o swoje? U psychiatry podobnie, po prostu wszystko, co się tyczy zdrowia psychicznego, można, bo tak jak ty mówisz, że idealnie jakby to była jedna osoba, jakby to był psycholog kliniczny z doświadczeniem trenerskim, może coach, może ktoś to zarządzał i tak dalej, taki idealny taki ktoś, jak ty. Kto po prostu powie. Tadeusz Rejmus chodzący po prostu, z aureolą. Okej, to mi się tak ułożyła praca zawodowa, że różne mam takie, powiedziałbym, szerokie, a nie głębokie rzeczy. Natomiast zwykle jest tak, że to tego nie zapewni jedna osoba, ale zapewni zespół. Tak? Czyli warto jest pójść i się wyeksponować na taką jedną rozmowę wspierającą i po prostu poszukiwać informacji u źródła. Tak, zdecydowanie do psychiatry też warto czasem pójść i też chodzą ludzie na przykład, żeby skonsultować, nie wiem, stan zdrowia swoich rodziców, stan zdrowia swoich pracowników, dzieci, no to czemu nie można pójść i porozmawiać, co ja mam robić, nie? Wtedy może się nawet okazać, że ja rzeczywiście mam taką reakcję stresową, która wymagałaby pewnego rodzaju na przykład zmiany nawyków, czy nawet farmakoterapii, to nic nie szkodzi, jeżeli to jest profesjonalna pomoc i z punktu widzenia HR-owego, moim zdaniem po prostu każda organizacja powinna mieć przynajmniej kilku takich zaufanych lekarzy czy też konsultantów szeroko pojętych na takie kryzysowe sytuacje. Ja czasami dostaję takie prywatne bardzo pytania. Monika, czy mogłabyś polecić kogoś, kto... No i wtedy szukam też właściwej osoby, polecam, czasami jest kwestia w jakim mieście, zwykle udaje mi się jakoś też tam dogrzebać do kogoś, ale wydaje mi się, że lepiej mieć już jakąś taką osobę, jak to powiedzieć, przygotowaną. Jeżeli się prowadzi organizację, która ma 500-600 ludzi, no to prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy w obszarze zdrowia psychicznego jest 100%. Więc tak. Chyba zapraszam do linii i zapraszam do różnych innych, do po prostu programów dotyczących zdrowia psychicznego, no bo po prostu to już jak jest duże przedsiębiorstwo, no to statystyka jest nieubłagana. Tam problemy były, są i będą, tylko teraz mają jeszcze większy impact na przeżycie organizacji. Ja to też mówiłem na ostatnim podcaście i powtórzę, że jeżeli się organizacje nie zajmą tym zdrowiem psychicznym, przestaną istnieć, bo im młodsi pracownicy będą sukcesorami tych, którzy są teraz, tym oni bardziej będą po prostu zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju zakłócenia w tym zakresie. I to nie chodzi o well-being, znaczy nie tylko chodzi o well-being i o tym, czy ktoś ma masaże w firmie i może sobie pograć w piłkarzyki, to chodzi o to, czy właśnie jest zarządzany w tym parametrze, że może autentycznie zwrócić się z pewną kryzysową sytuacją, zostać wysłuchanym i może mu coś być zaproponowane. Tego ludzie się spodziewają i to dobrze. To jak? Jest ok powiedzieć, słuchajcie, Tomek ma depresję, wróci za jakiś czas, bo teraz jest na zwolnieniu, czy to nie jest najpierw okay rozmawiamy z Tomkiem. Mhm. A jeżeli Tomek zniknął, wiesz, bez rozmowy, może tak być, to co wtedy? No to wtedy mówimy, że Tomek zniknął, nie wchodzimy w to, dlaczego zniknął, natomiast teraz, drogi zespole, co wy na to? Co się z wami dzieje w związku z tym zniknięciem? Zenon powie, że jest wściekły, Olga powie, że on ma depresję, bo do niej pisał SMS-y, że ma myśli samobójcze, w 80% ktoś tam ma. Idąc dalej, oczywiście tak sobie wyobrażam, nie? Dawid stwierdzi, że po prostu słyszał, że nie mógł spać i tak dalej. Czyli nie rozmawiamy w tym momencie o Tomku i teraz co mu jest, czy co mu nie jest, po prostu nie roztrząsamy tego tematu, tylko pytamy, co u ciebie
Marek, Dawid. W związku z tym. Ja ze swojej strony polecę bardzo takie wirtualne formy pracy. Można sobie wyobrażać, czy można mieć takie przekonanie, że o tych rzeczach tylko face to face. Otóż ja powiem coś zupełnie odwrotnego. W wirtualnych sesjach, gdzie pracujemy na wirtualnych narzędziach, gdzie uczestnicy są anonimowi, na przykład na wirtualnym whiteboardzie tej białej tablicy, albo używamy narzędzia Jamboard, które jest dostępne w ramach pakietu Google'a i ludzie się tam logują w sposób anonimowy, nie są identyfikowani. Otwartość do dzielenia się trudnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami z moich doświadczeń jest o wiele wyższa. Jeżeli ja pytam zespół, co się u was dzieje i siedzimy wszyscy i Marek widzi, co odpowiada Marzena, to nie jest łatwa sytuacja dla Marzeny i ona może po prostu nie mieć ochoty, żeby Marek słuchał, co ona teraz ma do powiedzenia albo nie ma, albo jaki ma wyraz twarzy, jak mówi o tych rzeczach, które są dla niej trudne. Jeżeli pracujemy wszyscy na jamboardzie, na whiteboardzie wirtualnym, każdy robi swoją notatkę, później przyglądamy się razem, co u nas w ogóle w zespole. Można też pracować, na przykład rozpracować sobie te emocje na taki wachlarz czterech podstawowych emocji, radość, smutek, złość i strach i jakby ludziom już troszeczkę pomóc organizować swoje nazywanie tego, tych stanów tak. wewnętrznych wokół czegoś, co jest już jakieś takie zakotwiczone, dalej o tym rozmawiać. No i później, jeżeli Marzena będzie chciała, to ona skomentuje tą karteczkę osobiście, powie, tam dokładnie miała na myśli taką sytuację, kiedy wydarzyło się to i tamto, ale jeżeli nie będzie chciała, to nie skomentuje karteczki, a ta karteczka będzie i będzie można o niej razem porozmawiać, jakoś ją zrzucić z siebie, trochę tak w cudzysłowie odczarować, przerobić, żeby móc iść dalej do przodu, zdjąć z siebie ten balast. Tak, mówisz o takiej bardzo, powiedziałbym, skutecznej i podstawowej metodzie zadbania o siebie wtedy, kiedy przeżywa się trudne emocje. I myślę, że te narzędzia, podobnie jak webinaria na 100 osób teraz, które są wirtualne, podobnie jak Reddit, podobnie jak wszystkiego rodzaju takie serwisy, które zapewniają anonimowość, ale zyskują wtedy na takiej autentyczności, że ludzie po prostu się dzielą tym, co przeżywają. Także dlatego, żeby sobie z tym poradzić, bo kiedy mówisz o tej karteczce czy używaniu długopisu, ale też mówieniu, to od strony psychologicznej czy takiej nawet neuropsychologicznej to jest używanie kory czołowej. Tak? To znaczy, jeżeli my przeżywamy coś bardzo trudnego, to tak bardzo w skrócie to nasz mózg czy my jesteśmy pobudzani jednak przez ciało migdałowate. To jest taka stara struktura w mózgu, która daje nam silną reakcję emocjonalną, natomiast my jeszcze wtedy nie używamy głowy do nazywania tego, co się z nami dzieje. Przeżywamy strach, lęk, niepokój, rozgoryczenie, szereg różnych emocji, bo po prostu myślimy, że coś nam zagraża, ale jeżeli my o tym nie pogadamy albo tego nie zapiszemy, nie zrobimy jakiejś techniki włączenia kory czołowej, to my włączymy tą korę czołową, ale nieświadomie po to, żeby usprawiedliwić emocje, które mamy. Nie będziemy z nimi mogli pracować, albo je zepchniemy, albo im zaprzeczymy, albo je zamienimy w coś innego i będziemy myśleć, że to prawda. I będziemy bardzo się na przykład potwornie czegoś bać, ale nasza obrona będzie na tyle niedojrzała, że powiem, nie, ja się niczego nie boję. Przecież po co się tutaj bać, nie? Po prostu ja się nie boję. Nie uznamy, nie nazwiemy tego, co się ze mną dzieje. No i właśnie wtedy na takim neurologicznym poziomie nasze emocje będą atakować ciało, niestety, nie? Że tutaj jest ta stawka, że jeżeli my nie będziemy w stanie rozmawiać o emocjach, czy też szerzej mówiąc o zdrowiu psychicznym, no to niebezpieczeństwo jest takie, że może się zacząć choroba całkiem medyczna, zawał, nowotwór, ludzie się dzielą na zawałowców i na wrzodowców, tak? Albo też, i to jest taka ostateczna stawka i chcę o tym powiedzieć, może zabrzmi hardkorowo, się zabiją, nie? No bo 80% samobójstw to są mężczyźni, także dlatego, że oni nie mają tego nawyku kulturowo, żeby omawiać, właśnie prezentują taką strategię
my nic nie przeżywamy, my jesteśmy na zadaniach. Więc stawka jest taka, że oni będą albo chorzy fizycznie, albo będą w tak potwornym napięciu, że w jakiś sposób całkiem czasem autodestrukcyjny będą się wyładowywać. Wczoraj napotkałam taki tekst na temat tego, co robi Google, jak dba o pracowników w czasie pandemii. Znalazłam dzisiaj ten materiał na potrzeby naszego podcastu i chciałabym Ci przeczytać, w jaki sposób Google dba o swoich pracowników pracujących zdalnie w czasach pandemii. Ma osobny dział Wellness and Resilience, zajmujący się wsparciem dobrostanu i zdrowia psychicznego pracowników na całym świecie. To ja domyślam się, że mają po prostu jakiś dedykowany zespół ludzi, którzy się na tym znają i na przykład, którzy mają odpowiedzi na pytania, które my dzisiaj stawiamy. Zaoferował ekstra dodatek do pensji na wyposażenie domowego biura, aby każdy pracownik mógł pracować w ergonomicznym, przyjaznym środowisku sprzyjającym produktywności. Czyli pewnie tu chodzi o wyposażenie, jakieś nowe, nie wiem, tam fotel, parawan, różne rzeczy to mogą być. No najłatwiej kupić krzesło. Najłatwiej kupić krzesło. Ukierunkowuje swoich menadżerów na mądre i świadome monitorowanie kondycji psychicznej zespołów oraz budowanie atmosfery wsparcia. No to jest bardzo w nurcie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. I to świadoma praktyka, no jednej z topowych firm na świecie, prowadzi wirtualne grupy medytacji i mindfulness, a także wewnątrzfirmową społeczność wzajemnego wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego. To jest kolejny punkt. I wreszcie kładzie duży nacisk na wspieranie pracowników w wyćwiczeniu umiejętności oddzielenia życia zawodowego od prywatnego podczas pracy zdalnej. To są rzeczy, które przeczytałam i dziękuję Zuzanie Przybyle za link na Facebooku. No i jestem ciekawa, co ty o tym sądzisz. W szczególności interesowałby mnie taki wątek. W jaki sposób zajmowanie się tą tematyką odporności psychicznej, tutaj jest temat resilience, w jaki sposób to może mieć przełożenie na zdrowie psychiczne w zespole? To są dwie strony tego samego medalu. To Google nie był pierwszy i też z satysfakcją mogę powiedzieć, że tutaj w Polsce znam firmy, które mają well-being officer nawet, nie? Albo mental health officer. Właśnie czytałem też artykuł o KPMG, że to już jest na poziomie nawet zarządów. Taki, że jest CEO, jest mental health i właśnie officer, który po prostu tym się będzie zajmować. Jest pewnego rodzaju spór, kiedy się zaczyna mental health, a kiedy kończy się well-being. Bo na przykład, tak jak tutaj zgodnie z cytowanym... Well-being często kojarzy się z jakimiś masażami w biurze, nie? A ja jeszcze dorzucam do tego pytania odporność psychiczna, czyli ten resilience. Jestem ciekawa, jak ty to łączysz w twojej perspektywie. To jakby dla mnie well-being i mental health to jest to samo, natomiast well-being jest dla ludzi zdrowych, którzy właśnie mogą i mają zasoby pracy nad po prostu swoją odpornością i nad swoją reakcją na kryzys. A mental health zaczyna się wtedy, kiedy są ludzie jakoś zdiagnozowani albo poddani jakiejś sytuacji granicznej. Czyli innymi słowy, to nie chodzi o to, wiesz, bo ludzie przeżywają bardzo różne kryzysy, czasami jakoś niewypowiedziane traumy, nieprawdopodobne, tak, śmierci, gwałty i tak dalej. Przeżywają to. Mam do tego dostęp w gabinecie i my zwykle gdzieś nie jesteśmy tego świadomi, ale to, co jest ważne z punktu widzenia organizacji i też tego osoby, to jest to, w jaki sposób oni reagują i w jakim momencie są teraz. Czyli na przykład, jeżeli dział well-beingu powie, słuchajcie, to my teraz będziemy mieli masaże, albo biegajmy razem, tak? To jest takie zdrowe i fajne, albo zróbmy coś fajnego, CSR-owego. Takie praktyki są w Polsce tutaj, okej. To ludzie, którzy są w miarę zdrowi, powiedzą świetnie. A to kompletnie nie zadziała dla osoby, która ma zdiagnozowaną depresję, tylko ją to zdołuje. Nie? I wszelkiego rodzaju próby na kłonienia jej, żeby ona jednak z nami pobiegała i tak dalej, wrzucą ją w otchłań. Po prostu ją spuszczą z klifu, nie? No bo ona będzie miała po prostu objaw triady depresyjnej, gdzie będzie pesymistycznie i nierealistycznie oceniać siebie, przyszłość i otoczenie. Więc z tej perspektywy warto jest po prostu wiedzieć, że właśnie, że dla ludzi zdrowych, znaczy zdrowych, no takich, którzy są w pewnym sensie funkcjonują
mają pewien wymiar zdrowia psychicznego, są na tyle zdrowi, że mogą funkcjonować, well-being ok, a dla osób, które mają już zdiagnozowane kilka kłopotów, tak, no to trzeba zacząć działania takie bardziej delegowane, medyczne, można powiedzieć, mental health. To takie jest moje zdanie. Natomiast odporność też to sytuuje się troszkę na brzegu tej monety, bo wtedy, kiedy my mówimy o rezyliencji, czyli żeby być takim odpornym czy twardym, to my możemy nawet na takim neurobiologicznym polu powiedzieć, że to są przynajmniej dwa rozumienia. Mianowicie można być twardym jak głaz, jak skała i po prostu wtedy, kiedy wieją przeciwności losu, zaciskać zęby, iść, realizować swoją misję, dopinać projekty i tak dalej. Twardy jak bruk, ale też to nie jest, można być twardym jak woda, nie? Można być twardym jak kauczuk. Taki nawet jest powiedzenie o mózgu kauczukowym, czyli że rezyliencja, mówiąc w takim wątku psychologicznym, to jest taka zdolność pewnej odporności i wracania po porażce do tego, co było, nie? Bez utraty zdrowia czy też optymizmu, że ja, no to trochę duże drzewa się walą, a trzcina się gnie, ale żyje. I to jest na poziomie też mózgu i to też na całe szczęście można kształtować. Odporność psychiczna jest tylko ludzką cechą, to nie jest nic wyrodzonego, to jest coś, co na przykład kształtują sportowcy, jacyś ludzie tacy, którzy po prostu chcą utrzymać swoje cele pomimo różnego rodzaju niepewności, ale albo korzystają z tego, że czasami trzeba zęby zaciskać, a czasami trzeba odpuścić. Podstawową techniką to jest poświęcanie czasu swoim emocjom codziennie. To kształtuje odporność, czyli poznawanie siebie od strony emocjonalnej i tak najprościej, tak? Drogi menedżerze, drogi HR-owcu, drogi pracowniku, weź kartkę i spisz, jak ty się czujesz. Nazwij to. Spisz to w języku emocji. Pogadaj o tym z kimś. Oddziel to od myśli. Czyli jeżeli ja mam niepokój, to ja mam niepokój, ale wtedy to się jakoś łączy, na przykład, nie wiem, mam niepokój o moją córkę, czyli co? Czyli ja się boję, że ona pójdzie i wyjdzie i nie wróci, czyli co? Nie? I tak dalej, po prostu mamy nazywać i rozdzielać myśli od emocji, od faktów. I to buduje za pomocą różnych technik odporność między innymi, bo my uczymy wtedy nasz umysł do tego, żeby przyjmował pewien dystans, widział go takim, jakim jest, akceptował też stany swoje emocjonalne i potem w automatyczny sposób obniżamy sobie poziom napięcia, jesteśmy bardziej odporni wtedy, kiedy przyjdzie rzeczywisty kryzys, który nas dotyczy. Dziękuję Ci bardzo. Tak też mówimy o tym resilience. Ja pracuję bardziej w tym obszarze, the capacity to bounce back from difficult experiences, czyli to jest właśnie ta sprężystość, o której Ty mówisz, ta, jak to nazwałeś, plastelina? Nie, to było coś innego. Plastyczność, kauczuk. Tak, tak, prawda, jest, to był ten jest kauczuk, tak, bardzo fajny przykład. Wracają, plastyczny. Tak, że cokolwiek się zadzieje, to jest taka zdolność w człowieku właśnie sprężystości, czyli powrotu do. No ale to się nie zadzieje samo, to może być w ogóle takie zadanie dla mnie, żeby lepiej ze sobą żyć, żeby lepiej się poznać, żeby czasami nie wymagać od siebie za wiele. No, to jest też ważne, żeby odpuścić jednak wtedy, bo niektórym jest łatwiej podjąć, a niektórym jest łatwiej odpuścić. To też się wiąże ze sprężystością. Jeżeli ktoś jest mocno na zadania nastawiony, jak co niektórzy z nas, no to dla niego większą trudnością i lepszym ćwiczeniem sprężystości będzie wyeksponowanie się na to, jak on reaguje na porażkę czy na odpuszczenie. To jest, myślę, ale to na przykład do tego są procesy coachingowe, czy nawet terapeutyczne. To już całkowicie osobny temat. To już osobny temat. Mam jeszcze takie jedno spostrzeżenie. Bardzo mocno zapadły mi w głowę te 8%, o których mówiłeś na samym początku. 8% pracowników tylko przychodzi do menadżera w ogóle rozmawiać o swoim zdrowiu psychicznym i zastanawiam się, na ile to jest jednak też kulturowo u nas zakorzenione w Polsce. Dopiero co nagrywałam z Kasią Romanowicz podcast na temat współpracy z Brytyjczykami. Rozmawiałyśmy troszeczkę o tym brytyjskim ekscentryzmie,
i o tym takim, powiedzmy, równaniu do wspólnego mianownika, który tutaj jest silniejszy w Polsce, gdzie jesteśmy, gdzie jest oczekiwanie, że większość ludzi trzyma się pewnego schematu rodzinnego, religijnego, światopoglądowego i tak dalej. Ta zewnętrzna presja jest u nas o wiele silniejsza. W Wielkiej Brytanii Kasia podawała przykład kobitki, która cierpi na zaburzenia psychiczne i to u niej jakoś tak działa, że raz na 2 tygodnie ona po prostu znika na tydzień z pracy, no bo musi iść do szpitala, a pozostałe 2 tygodnie pracuje normalnie i jakby wszyscy traktują to jako po prostu rzecz najzwyczajniejszą w świecie, w tym sensie, że na ten jeden pozostały tydzień muszą albo sobie pracę inaczej zorganizować, albo kogoś przyjąć na ten czas, też na jakąś tam część wymiaru. Pomyślałam sobie, że jak u nas to się zacznie dziać, wiesz, w Polsce, to znaczy, że przeszliśmy wielką zmianę kulturową, nie tylko zmianę kompetencyjną w obszarze mental health. Co ty o tym myślisz? Niestety się zgadzam. Myślę, że w Polsce z różnych względów, w większości historycznych, psychologia, szczególnie psychologia kliniczna i taka świadomość zdrowia, ale też zaburzeń psychicznych była bardzo pod wpływem czy to komunizmu, czy też takiego XIX-wiecznego wręcz przekonania, że osoby chore psychicznie to są, wiesz, jak takie postacie z horroru, tak? Ewentualnie człowiek mumia. Wariaci, nie? A jeżeli coś takiego się zdarzało, na przykład było upośledzenie, nie wiem, zespół Downa, tak? Ktoś wychodził, to oni byli zwykle po prostu chowani. Gdzieś to było coś wstydliwego w rodzinach. Napiętnowani też często i ta pomoc, no to na przykład jak są szpitale psychiatryczne, no to one nie bez przyczyny są gdzieś za miastami, żeby tych ludzi, pacjentów wywieźć, żeby ich wtórnie w jakimś sensie no właśnie napiętnować. Jak ja studiowałem psychologię, to było tylko 11 wydziałów, nie? To już była wolna Polska, natomiast no, po prostu było bardzo ich niewielu, to było, nie wiem, kilka, myślę, 1000 osób, nie? Wtedy, kiedy, którzy w ogóle byli w stanie takie zdrowie psychiczne jakoś sensownie adresować. Na te miliony Polaków, których mamy, 1000 osób. Na tych milionów Polaków. Zresztą do dzisiaj mamy najniższy współczynnik psychiatry na 100 tysięcy osób w Europie. Tam jest, odsyłam do badań. Kulturowo mamy ciężką historię, natomiast to, co najbardziej, myślę, szkodzi w tym wątku, no to jest taki Bóg honor ojczyzna, który sytuuje wszelkie problemy jako coś wstydliwego i właśnie chyba też o tym my mówimy i daje taką wielką barierę przyznania się i poproszenia o pomoc kogoś, kto jest spoza takiej najbliższej rodziny i najbliższego otoczenia, prawda? Bo też ta bariera jest taka ogromna, tak jakby rozróżnianie, albo jesteś zdrowy, albo jesteś chory, a jak chory, no to te wszystkie rzeczy, które tam za tym idą, negatywne, o których przed chwilą powiedziałeś, a zobacz, w tym przykładzie z Wielkiej Brytanii, ja go specjalnie podaję, nie dlatego, żeby zachwycać się kulturą brytyjską, ale po to, żeby pokazać, że ta granica, to nie musi być mur między zdrowym a chorym. Może być po prostu ktoś, kto jest funkcjonujący i użyteczny także dla firmy i ktoś, kto jest akceptowany po prostu. Ktoś, z kim można po prostu rozmawiać. No to jak tam u ciebie? I są to tematy też jakieś w zespole bardziej osadzone, bardziej wprost rozpracowane. Dodatkowo jeszcze, Monika, to muszę to powiedzieć, w kulturze brytyjskiej i w każdej innej po prostu jest więcej zaufania. To znaczy, my tutaj w Polsce mamy najniższy wskaźnik, z tego co wiem, zaufania i jakby ten poziom akceptacji jest nieuczony, niestety, dla nas, więc wtedy w konsekwencji, tak bym to sobie socjologicznie wyobrażał, osoba, która jest chora, jest wroga. Tak, bo jest inna. My się boimy czegoś, czego nie znamy. Boimy się czegoś, czego nie znamy. Tak, i wtedy wtórnie dajemy taką granicę bardzo ostrą na w ogóle szansę poznania tego, co ten człowiek przeżywa. Natomiast też chcę powiedzieć, że nawet zgodnie z WHO nie ma normy psychiatrycznej. Nie? To też troszkę o tym mówiliśmy na tamtym pierwszym naszym podcaście, że
Nie ma punktu i to Brytyjczycy dobrze wiedzą, że tu jesteś zdrowy, a tu jesteś chory. Nie ma, po prostu nie ma. To wybijcie sobie proszę z głowy. Zastanawiam się, na ile firmy, które mają wdrożoną i aktywnie działającą strategię diversity and inclusion, zarządzania różnorodnością, są o krok do przodu, jeśli chodzi także o mierzenie się ze zdrowiem psychicznym, gdzie, tak jak rozmawialiśmy sobie, częścią całej tej zabawy jest otwartość na to, że ktoś doświadcza inaczej, przeżywa inaczej, ma inaczej, zachowuje się inaczej i też otwartość do rozmawiania o tym, jak to jest u ciebie, jak to jest u mnie, a nie oceniać ty masz inaczej, to mi się nie podoba. Zastanawiam się, na ile firmy takie z D&I, strategią różnorodności, mogą być tymi, które też w pierwszej kolejności złapią temat zdrowia psychicznego i będą w stanie bardzo efektywnie nim zarządzać, na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe. Na pewno są krok do przodu. Bo wiesz, jakby patrząc na zdrowie psychiczne, czy jak my mówimy tutaj o kryzysach, to mam taką myśl, że każdy z nas jest w mniejszości jakiejś. To jest ważne, jeżeli my myślimy o D&I-u, że uznajemy, że w jakimś zakresie każdy z nas jest w mniejszości i to jest tego typu doświadczenie, które raczej idzie z troski niż z lęku. W linii, i to też chcę o tym powiedzieć, my jesteśmy właściwie takim dzieckiem Fundacji Diversity Hub, która się zajmuje Diversity and Inclusion i w jakiś naturalny sposób tak to się ułożyło, przynajmniej u naszych klientów czy w Polsce, że ze względu na pewne globalne strategie diversity, które były ważniejsze, no, szczególnie w tych zachodnich czy amerykańskich firmach i które przeniosły tą kulturę wkluczania pracowników o różnych odmiennościach, tak? Czy to jeżeli chodzi o niepełnosprawność, czy jeżeli chodzi o preferencje seksualne, czy rasę, czy pochodzenie i tak dalej. Pewnym naturalnym krokiem kolejnym było właśnie dojście do mental health, bo to jest właśnie to uznanie, że my czasami jesteśmy w tej mniejszości, która przeżywa w tym momencie kryzys i ta większość w organizacji w jakimś sensie może pomóc, aż do takiego zdrowia psychicznego, powiedziałbym, około klinicznego. Więc to nie zawsze pewnie musi być taka droga, natomiast to jest blisko, bo dotyka kondycji ludzkiej, czyli że nie tylko my jesteśmy właśnie w jakiejś mniejszości, która nas określa, z którą trzeba sobie poradzić właśnie w kontekście akceptacji, w kontekście tego, że ja mogę się dobrze czuć, tak jak ta Brytyjka, nie? Z tym, że nie tylko mi firma zapewnia, że mogę pracować 2 tygodnie, no wielka mi rzecz. Nie, to jest w porządku, że ja pracuję, jestem wartościowy tutaj i jestem akceptowany i ja to czuję i widzę, nie? Że jakby jaki to jest piękny most do przejścia na tego, co jest taką wartością, bo czasami, i to też tak mi idą skojarzenia, to, że ktoś przeżył depresję, to, że ktoś przeżył taki kryzys, to, że ktoś po prostu podjął leczenie i przetrwał, to jest wielka wartość dla firmy. I najczęściej to też tak się dzieje, że bo zaczęliśmy od tego może w takiej klamrze, co może zrobić organizacja, czy co może zrobić menadżer, to też są takie projekty, gdzie ktoś właśnie wychodzi z cienia i mówi, ja chorowałem na depresję, nie, pogadaj ze mną. Ja ci to powiem, nie wiem. Jestem taki first aiders, czasem się mówi, czy champion zdrowia psychicznego i to ludzie nawet mają na wizytówkach, bo oni chcą o tym mówić, szczególnie w kulturze brytyjskiej. Ale w polskiej chcą, też widzę coraz więcej otwartości i takiego poczucia misji, żeby innych, tak. Jakby innym oszczędzić tego trudnego losu. Im wcześniej zaczniesz tym zarządzać, im wcześniej udasz się do specjalisty, im wcześniej dasz znać swojemu menedżerowi, swojemu zespołowi, tym masz większe szanse. No a tu rola menedżera jest ogromna. Tadek, gdybyś miał powiedzieć taką najważniejszą rzecz dla menedżera, jaką chciałbyś przekazać, twój przekaz dla menadżerów w temacie zdrowia psychicznego, to co by to było? To byłoby to, że nie jesteście sami i że oczywiście pewna odpowiedzialność na was ciąży, natomiast wasze wybory dotyczące szukania pomocy są analogiczne do tego, jak szuka pomocy wasz pracownik wtedy, kiedy jest w kryzysie. Szukajcie, drążcie,
to, że dotrwaliście do końca tego podcastu, jest pewnego rodzaju dowodem na to, że temat Was interesuje. I nie dajcie sobie wmówić, że jesteście w tym sami i nie dajcie sobie wmówić, że każda sytuacja jest bez wyjścia, czy że jest jakaś sytuacja bez wyjścia, bo czasami po prostu takie najbardziej prozdrowotne zachowanie to może być przetrwać ten kryzys tak długo, ile tylko się da, no bo wtedy jest nadzieja, zawsze jest nadzieja na to, że będzie lepiej. Więc życzę Wam dużej odporności i siły do tego, żeby czasem uznać, że jest się bezradnym, to jest w porządku, ale mimo to wytrwać wtedy, kiedy zarządza się sytuacją kryzysową. Jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, jak Cię znaleźć, gdzie do Ciebie i do Was trafić? Ja się nazywam Tadeusz Rejmus, jestem na LinkedInie i szeroko pojętym internecie, a moja linia wsparcia nazywa się MH Helpline, Mental Health Helpline, i jest technologią, która łączy interwentów, psychoterapeutów, psychologów, także mam nadzieję lekarzy już niedługo ze światem biznesu i z tymi, którzy potrzebują pomocy. Także zachęcam do tego. I to jest coś innego niż EAP, chociaż też się sytuujemy dosyć blisko, bo to wy wybieracie, z kim rozmawiacie. Czy to jest interwent, czy psycholog, czy psychoterapeuta z imienia, nazwiska i z kompetencji. Możecie wybrać. I to realizujecie w trybie wirtualnym, w trybie telefonicznym? Tak, tylko w trybie wirtualnym i też chodzi o to, żeby była szybka ścieżka, bo takim największym kłopotem, to tak już kończąc, jest teraz dostępność specjalistów. Tadek, bardzo Ci dziękuję za tą interesującą rozmowę. No i życzę, nie wiem, czy powinnam powiedzieć jak najmniej teraz klientów, czy jak najwięcej. Jak najmniej to znaczy, żeby ludzie nie mieli problemów psychicznych. Natomiast jak najwięcej w tym sensie, że jeśli już mają, to lepiej, żeby szybko i kompetentnie byli w stanie się za nie zabrać, no, po prostu. Ja bym sobie życzył klientów, którzy są w stanie skorzystać z pomocy, a nie robią ruchów pozornych, że wiesz, kupują rzeczy, pod którymi się nie podpiszą. Tak, no to jasne, jak najwięcej, bo wtedy będzie szansa na taką pewną zmianę, o którą tutaj chodzi, o której rozmawiamy. Także bardzo dziękuję, Moniko. Dziękuję Ci bardzo. Najważniejsze rzeczy, które wyciągam sobie z tego podcastu, to po pierwsze, miej zdrowie psychiczne na radarze. Miej uważność na to, co może się dziać u któregoś z Twoich pracowników. Bądź gotowy rozmawiać o tych tematach. Okazuje się, że właśnie rozmawianie jest najważniejszym Twoim narzędziem pracy jako menadżera. Bądź przygotowany do tego spotkania, zadaj pytanie, co się dzieje, a potem zadaj też pytanie, czego potrzebujesz. Zadbaj o innych członków zespołu, rozgadajcie temat, podzielcie się tym, jak każdy z członków zespołu reagował, co odczuwał w danej sytuacji, po to, żebyście byli gotowi ruszać dalej, pomimo doświadczeń trudnych dla być może dla wszystkich Was. No i wreszcie nie borykaj się z tym wszystkim sam. Szukaj pomocy, szukaj wsparcia, szukaj wyposażenia się w kompetencje, jeżeli tylko wydarzy się u Ciebie w zespole sytuacja, no, którą ja jednak zakwalifikowałabym do sytuacji trudnych w doświadczeniu menadżera. Skieruj się do działu HR, być może tam już znajdziesz jakieś wskazówki lub osoby kompetentne, które są w stanie Ci pomóc, a być może będziesz mógł zostać przekierowany do właściwych osób jeszcze o krok dalej. I cóż, to tyle. Zapraszam Cię w tym punkcie do tego, żebyś zasubskrybował podcast w aplikacji, w której go słuchasz, a jeśli interesowałyby Ciebie inne materiały na ten temat, to znajdziesz ich całkiem sporo na portalu O Krok do Przodu. Przede wszystkim podcast, odcinek 5, Mental Health, zdrowie psychiczne w organizacjach, to moja dosyć długa rozmowa z Tadeuszem na temat tego, czym w ogóle jest zdrowie psychiczne, po co się nim zajmować w organizacjach i oczywiście sporo interesujących zarówno faktów, jak i historii z doświadczenia Tade na temat tego, jak tematu zdrowia psychicznego doświadczają organizacje. Znajdziesz go pod adresem okrokdoprzodu.ukośnik005. Zdrowie psychiczne to nie tylko problemy, ale także dbanie o swoją dobrą kondycję. Na ten temat nagrałam też materiały, między innymi 014, Znajdź balans, czyli jak się ogarnąć w kwarantannie,
oraz 011 jak budować siłę i odporność psychiczną w czasach kryzysu. W ostatnim okresie sukcesy święci artykuł Wybuch emocji na spotkaniu z pracownikiem, jak sobie poradzić, gdzie dzielę się wskazówkami dotyczącymi 8 konkretnych kroków, które możesz podjąć jako menadżer, jeżeli obawiasz się, że na spotkaniu może nastąpić wybuch emocji pracownika lub jeżeli to rzeczywiście nastąpi. Artykuł ten znajdziesz najłatwiej wchodząc na portal okrokdoprzodu.pl, a następnie kierując się na prawą stronę, klikając lupkę i wpisując na przykład temat emocje, ewentualnie wybuch. To już wszystko. Bardzo dziękuję, że zostałeś do tego momentu z nami. A wiesz co? To znaczy, że robisz niezłą robotę, jeśli chodzi o wyposażanie się w kompetencje w temacie zdrowia psychicznego. Trzymam kciuki za to, żebyś miał jak najwięcej wewnętrznej siły i spokoju w tych trudnych doświadczeniach. Do usłyszenia!